dzisiejszym odcinku poruszymy niezwykle istotną, choć często pomijaną kwestię – wpływ naszych codziennych nawyków związanych z korzystaniem ze smartfonów na zdrowie naszego mózgu i samopoczucie psychiczne. Popcornowy mózg. Żyjemy w świecie, w którym technologia jest naszym stałym towarzyszem, ale czy zastanawialiśmy się kiedykolwiek nad tym, jak nasze nieustanne przywiązanie do telefonów wpływa na nasze zdrowie psychiczne? Dzisiaj dr Aditi Nerurkar, pani doktor z Harvardu, specjalistka w dziedzinie stresu, wypalenia zawodowego i zdrowia psychicznego, podzieli się z nami swoją wiedzą i praktycznymi wskazówkami, jak możemy chronić nasze zdrowie psychiczne w obliczu wyzwań stawianych przez ciągłe korzystanie ze smartfonów. Odkryjemy, jakie konkretne nawyki związane z używaniem telefonów mogą szkodzić naszemu mózgowi i jak możemy je zmienić, aby poprawić nasze samopoczucie i zdrowie psychiczne. Przygotujcie się na pełen użytecznych i praktycznych porad odcinek, który może zmienić sposób, w jaki postrzegamy nasze codzienne interakcje z technologią. Zapraszam do oglądania. Obecnie wszyscy zawsze mamy przy sobie telefon. Wiele ludzi popełnia masę błędów w jego użytkowaniu. Po pierwsze, mają włączoną maksymalną jasność ekranu i przeglądają wszystkie możliwe platformy społecznościowe oraz serwisy informacyjne. Oglądają mnóstwo graficznych treści, szczególnie filmy o strasznych i okropnych wydarzeniach na świecie są szkodliwe dla naszej psychiki, a najgorzej, jeśli oglądamy je późnym wieczorem lub nocą. Wtedy poziom kortyzolu, który zwykle wzrasta około 6 rano i jest częścią naturalnego rytmu dobowego i pobudza nas do wstania z łóżka, jest zaburzony. A zaraz po przebudzeniu mnóstwo ludzi musi sprawdzić telefon i kontynuuje przeglądanie. Wielu z nas ma tak zwany mózg popcornowy. Mózg popcornowy to zjawisko biologiczne, które opisał dr Levy, psycholog. Jest to reakcja twojego układu nerwowego na nadmierną stymulację, spowodowaną zbyt długim przebywaniem w świecie online. Nie oznacza to, że twój mózg dosłownie pęka jak kukurydza w mikrofalówce, ale jest to uczucie wywołane przez ciągłe przetwarzanie nadmiaru informacji. Po prostu masz wrażenie eksplodującej głowy. Trudno jest odłączyć się od tego, co dzieje się w internecie, ponieważ jesteśmy bombardowani ciągłym strumieniem informacji. Życie całkowicie offline, gdzie wszystko dzieje się wolniej, jest wyzwaniem. Mózg popcornowy to problem, z którym zmaga się wiele osób. Prawie każda osoba obecnie zmaga się z mózgiem popcornowym. Zastanów się, co robisz, gdy czekasz w kolejce w sklepie spożywczym. Zamiast pozwolić, aby twój mózg odpoczywał i kontemplował, jesteś zanurzony w telefonie. To samo dzieje się w banku, na myjni samochodowej, na światłach. Nawet piesi przechodzący przez ulicę nie patrzą na światła, ale w dół, na swoje telefony. Jest to jedno z poważnych zagrożeń zdrowia publicznego, związane z większością wypadków pieszych, którzy są skoncentrowani na swoich telefonach zamiast na sytuacji na drodze. W Bostonie często widać ludzi na ruchliwych ulicach, którzy patrzą w swoje telefony. Większość słuchaczy teraz również jest w jakimś środku transportu, patrząc w telefon podczas słuchania tego. Rzadko dajemy naszym mózgom chwilę odpoczynku. Mózg popcornowy jest czymś innym niż uzależnienie od internetu. Uzależnienie od internetu, znane jako zaburzenie uzależnienia od internetu, to prawdziwe zaburzenie sklasyfikowane w kryteriach diagnostycznych w medycynie. Różnica między uzależnieniem od internetu a mózgiem popcornowym polega na tym, że uzależnienie od internetu zakłóca życie, uniemożliwiając wykonywanie różnych czynności. Mózg popcornowy z kolei jest wszechobecny, definiuje współczesne życie. Te dwa zjawiska są różne. Kiedy czujemy stres, jesteśmy szczególnie podatni na mózg popcornowy. Dlaczego? Ponieważ stres aktywuje amigdalę, część mózgu odpowiedzialną za przetrwanie i samozachowanie. Ewolucyjnie, kiedy byliśmy ludźmi jaskiniowymi, istniała osoba, która nocą czuwała nad bezpieczeństwem grupy. Ten, kto stał na warcie, siedział przy ogniu, podczas gdy plemię spało i czuwała nad bezpieczeństwem, skanując otoczenie w poszukiwaniu zagrożeń. W nowoczesnych czasach wszyscy staliśmy się tymi nocnymi strażnikami i bezustannie przewijamy treści w telefonach, gdy czujemy stres. Jest to nasz pierwotny instynkt, sposób, w jaki nasza amigdala znajduje poczucie bezpieczeństwa, ponieważ skanujemy otoczenie w poszukiwaniu zagrożeń. Nie jesteśmy już ludźmi jaskiniowymi,
ale nasze reakcje pozostały takie same. Przewijamy treści, co jest naszym nowoczesnym sposobem skanowania otoczenia w poszukiwaniu zagrożeń. W ostatnich czasach byliśmy świadkami ciągłego napływu złych wiadomości. Katastrofy klimatyczne, konflikty w różnych częściach świata, niekończący się strumień informacji. Wszystko to sprawia, że ciągle przewijamy i skanujemy treści, szukając potencjalnych zagrożeń. To pierwotny instynkt, który prowadzi nas do nieustannego przewijania. Cel nie polega na ograniczaniu korzystania z mediów społecznościowych czy mediów w ogóle, ponieważ badania wykazały, że nie chodzi o to, choć nie ma to pozytywnego wpływu na nasze zdrowie psychiczne czy dobre samopoczucie. Ważne jest jednak zmniejszenie naszej zależności od telefonów. Większość z nas sprawdza swoje telefony średnio 2617 razy dziennie. Zastanów się nad tym. Kiedy myślisz o swojej zależności od telefonu, ważne jest, aby przemyśleć swoją relację z nim. Nie chodzi o abstynencję. Nie próbujemy stać się cyfrowymi mnichami. Chodzi o stworzenie cyfrowych granic. W każdej relacji w życiu mamy granice. Z partnerem, dziećmi, kolegami z pracy. Dlaczego nie mamy ich w relacji z naszym telefonem? Badania pokazują, że 62% ludzi sprawdza swoje telefony w ciągu 15 minut od przebudzenia, a około 50% w środku nocy. To pokazuje, jak bardzo jesteśmy przywiązani do naszych urządzeń. Kiedy jesteśmy zestresowani, tym bardziej przyklejamy się do telefonów. Rozmawialiśmy o mózgu popcornowym, który pojawia się, gdy spędzamy zbyt dużo czasu na telefonie. Istnieje także pojęcie wycieńczenia mózgu, które dotyczy naszej mocy mózgowej, nawet gdy telefon jest blisko, ale nie jest używany, z powodu potencjalnego rozproszenia. Telefony są potężne i nie są nieszkodliwymi urządzeniami. Jednym ze sposobów na walkę z mózgiem popcornowym i wyczerpaniem mózgu jest dieta medialna. Można ją wprowadzić na trzy sposoby. Limity czasowe. 20 minut dziennie na konsumpcję złych wiadomości. Ustaw timer, jeśli to konieczne. Limity geograficzne. W ciągu dnia trzymaj telefon z dala od miejsca pracy, poza zasięgiem ręki. W nocy nie trzymaj go na nocnej szafce. Wybieranie treści. Bądź świadomy tego, co konsumujesz. Wybierz treści, które są wartościowe, edukujące, a nie te, które wywołują niepokój czy stres. Ogranicz czas spędzany na przeglądaniu negatywnych wiadomości czy treści, które nie wnoszą wartości do Twojego życia. Zanim dokończymy, chciałbym zatrzymać się na chwilę i podziękować Ci za poświęcenie czasu na nasz materiał. Jeśli uważasz naszą pracę za wartościową i chcesz wspierać rozwój naszego kanału, serdecznie zachęcam do subskrypcji. Wszelkie komentarze pod filmem są dla nas nie tylko ogromnym wsparciem, ale także pomagają rozszerzyć zasięg i dostępność cennej wiedzy, którą staramy się przekazywać. Dziękujemy za każdy gest wsparcia i zapraszamy do aktywnego udziału w naszej społeczności. Kontynuujmy. Pamiętaj, że nasze telefony mają ogromny wpływ na nasze życie, zdrowie psychiczne i dobrostan. Stworzenie zdrowych nawyków i granic w stosunku do mediów i urządzeń cyfrowych jest kluczowe dla zachowania równowagi i dobrego samopoczucia. Wprowadzenie tych zmian może być wyzwaniem, ale korzyści płynące z większej kontroli nad naszym czasem i uwagą są nieocenione. To właśnie dzięki takim świadomym wyborom możemy lepiej radzić sobie ze stresem, unikając nadmiernego przeciążenia informacyjnego i zachowując zdrowie naszego mózgu. Przechowywanie telefonu poza zasięgiem ręki podczas snu może być kluczową zmianą. W ten sposób, zamiast sprawdzać telefon tuż po przebudzeniu, zaczynasz dzień od rutynowych czynności, takich jak poranna toaleta. Dopiero potem angażujesz się w technologię. Ta drobna zmiana może mieć olbrzymi wpływ. Ustalenie granic logistycznych i tworzenie cyfrowych barier może całkowicie odmienić Twoją relację z telefonem, poprawiając Twoje zdrowie psychiczne i redukując stres. Obecnie na świecie dzieje się wiele złych rzeczy. Wojny, konflikty, a trauma związana z konsumpcją graficznych treści jest realna. Przykładem może być partnerka znajomego, która płacze, patrząc na telefon. To niby przypadek ekstremalny, ale niestety nie jest odosobniony. Nawet znając wszystkie naukowe fakty, sama doświadczyłam podobnych emocji. Wielu ludzi czuje się tak samo. Badania potwierdzają, że konsumpcja graficznych obrazów zwiększa ryzyko zespołu stresu pourazowego, nawet jeśli wydarzenia te dzieją się tysiące kilometrów stąd. To pośredni traumatyzm, który obserwujesz.
Im więcej graficznych treści konsumujesz, tym bardziej aktywizuje się amigdala, nasz pierwotny instynkt do przewijania treści, co prowadzi do dalszego przewijania. To cykl traumy. Badaczka Roxanne Silver, psycholog z Kalifornii, pokazała w wielu badaniach, że nasze ryzyko zespołu stresu pourazowego wzrasta przy konsumpcji graficznych obrazów, nawet jeśli te wydarzenia mają miejsce tysiące mil stąd, jak w przypadku konfliktów czy katastrof klimatycznych. Ta pośrednia trauma, którą obserwujemy, może mieć głęboki wpływ na nasze zdrowie psychiczne. Dlatego tak ważne jest, abyśmy byli świadomi naszej konsumpcji mediów i stworzyli zdrowe granice w naszym życiu cyfrowym. Pozwoli to lepiej dbać o nasze zdrowie psychiczne i unikać niepotrzebnego stresu oraz przeciążenia informacyjnego. Przewijanie treści, zwłaszcza tych niepokojących, jest często reakcją na poczucie braku bezpieczeństwa. Jest to powszechne i wynika z biologii stresu. Clickbait i przewijanie treści o katastrofach, tak zwany doom scrolling, działają na tych samych zasadach biologicznych, co reakcja walki lub ucieczki. Istnieją dowody naukowe, że taki rodzaj konsumpcji mediów zwiększa ryzyko zespołu stresu pourazowego i prowadzi do problemów ze zdrowiem psychicznym w późniejszym życiu, nawet lata po ekspozycji na te treści. Kiedy myślę o wszystkich wydarzeniach na świecie, czuję niepokój. Nie można ignorować tych wydarzeń, ale jednocześnie mogą one powodować zespołu stresu pourazowego. Klucz leży w tym, że jako osoba zajmująca się medycyną i dziennikarstwem, uważam, że bycie poinformowanym obywatelem jest krytyczne, szczególnie teraz. Musimy być świadomi, ale także tworzyć cyfrowe granice, aby chronić nasze zdrowie psychiczne. Śledź zaufane konta i czytaj o tym, co się dzieje na świecie. Nie chodzi o cenzurę, ponieważ wiadomości i dziennikarstwo są kluczowe dla demokracji i funkcjonowania społeczeństwa. Musi jednak istnieć równowaga między byciem poinformowanym obywatelem a ochroną naszego zdrowia psychicznego i zdrowego rozsądku. Jeśli masz problemy ze snem, zauważasz oznaki zaburzeń nastroju, wzrost lęku, depresyjnych myśli, myśli o krzywdzeniu siebie lub innych, powinieneś szukać porady i pomocy medycznej. Te myśli nie są nieszkodliwe. Ale jeśli nadmiernie konsumujesz treści, dane pokazują, że jesteś w grupie ryzyka. Jest subtelna różnica między konsumpcją a nadmierną konsumpcją wiadomości, zwłaszcza teraz. To była dr Aditi Nerurkar, która podzieliła się nieocenionymi wskazówkami dotyczącymi ochrony dobrego samopoczucia psychicznego przed potencjalnymi zagrożeniami wynikającymi z korzystania ze smartfonów. Na koniec chciałbym podziękować wszystkim za oglądanie. Mam nadzieję, że informacje, które przekazaliśmy w dzisiejszym odcinku, okażą się pomocne w dbaniu o wasze zdrowie psychiczne w codziennym życiu z technologią. Jeśli chcielibyście pogłębić wiedzę na temat omówionych dzisiaj zagadnień, zachęcam do pobrania darmowego e-booka z praktycznymi wskazówkami na poprawę zdrowia psychicznego, które znajdziecie pod linkiem w opisie tego filmu. To świetne narzędzie, które pomoże wam w praktycznym zastosowaniu porad i wskazówek, które omówiliśmy. Jeżeli uważacie, że ten odcinek był wartościowy i chcielibyście być na bieżąco z kolejnymi filmami, które pomogą wam w rozwoju osobistym i dbaniu o zdrowie psychiczne, nie zapomnijcie subskrybować naszego kanału. Dzięki subskrypcji nie tylko otrzymacie powiadomienia o nowych materiałach, ale także wesprzecie nas w dalszym tworzeniu wartościowych treści. Dziękuję raz jeszcze za waszą uwagę. A jeśli masz jeszcze ochotę z nami zostać, to w ramach naszego filmu przygotowaliśmy zestaw kluczowych pytań. Te pytania mają na celu zachęcić do refleksji nad własnymi nawykami związanymi z korzystaniem ze smartfonów i mediów społecznościowych. Samoświadomość jest pierwszym krokiem do poprawy zdrowia psychicznego i stworzenia zdrowszego stylu życia w świecie cyfrowym. Oto pytania, które mogą pomóc w zrozumieniu i przemyśleniu własnych zachowań oraz ich wpływu na nasze samopoczucie i zdrowie psychiczne. Zapraszam do wsłuchania się w muzykę oraz głębokiej refleksji i szukania odpowiedzi, które mogą być pierwszym krokiem do lepszego życia. Czy moje codzienne nawyki związane z korzystaniem ze smartfona są zdrowe dla mojego zdrowia psychicznego? Jak często poświęcam czas na odłączenie się od technologii
i czy jest to wystarczające dla mojego samopoczucia? Czy moje korzystanie z mediów społecznościowych wpływa na moje emocje, szczególnie w kontekście negatywnych wiadomości? Jak mogę lepiej zarządzać czasem spędzanym na przeglądaniu treści w telefonie, aby nie wpływało to negatywnie na moje życie? Jakie strategie mogę wdrożyć, aby zmniejszyć poziom stresu związanego z nadmiernym korzystaniem z technologii? Czy jestem świadomy, jak często sprawdzam telefon i czy mogę to ograniczyć dla poprawy mojego zdrowia psychicznego? Czy zauważyłem negatywne skutki, takie jak trudności ze snem czy lęk, które mogą być powiązane z moim korzystaniem z technologii? Jakie zdrowe nawyki mogę wdrożyć, aby lepiej radzić sobie ze stresem i obciążeniem informacyjnym? Czy potrafię rozpoznać sygnały ostrzegawcze wskazujące na konieczność poszukiwania profesjonalnej pomocy psychologicznej? W jaki sposób mogę aktywnie angażować się w działania poprawiające moje zdrowie psychiczne, zamiast pasywnie konsumować niepokojące treści?